Głogowscy policjanci przeszukali mieszkanie młodego Głogowianina w marcu. Ujawnili ponad 250 gram substancji roślinnej oraz ponad 5 gram białego proszku. W wyniku badań ustalono, że była to tak zwana marihuana, czyli konopie inne niż włókniste oraz amfetamina. Była to ilość tych środków, która pozwoliła na wytworzenie ponad 2500 tak zwanych porcji użytkowych. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków. Przyznał się on jedynie częściowo do winy, bowiem przyznał się do tego, że posiadał te środki, ale jak wyjaśnił, były one przeznaczone wyłącznie na jego użytek. Opinia Głogowian na temat dostępności do narkotyków jest wyjątkowo zgodna. Łatwo jest dostać narkotyki i to jest problem dość duży, bo ja widzę nawet, co się dzieje. Łatwo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest tego dużo na rynku, to choćby to w Głogowie. Bardzo łatwo. Cóż mogę powiedzieć? Ja wiem, że jest bardzo łatwo. Dla mnie to jest słaba kontrola i zresztą nasze służby tutaj na pewno wiedzą. Akt oskarżenia przeciwko 28-latkowi wpłynął już do głogowskiego sądu. Mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa. Grozi mu do 10 lat więzienia.